Tytuł dzisiejszego spotkania: spór o panteizm w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. 25 grudnia 1865 roku w Rochester w Stanach Zjednoczonych Ellen White otrzymała szczególną wizję. Bóg pokazał jej, że adwentyści mają zakładać własne ośrodki zdrowia. Na tej podstawie 3 lata później, w 1866 roku, w Battle Creek powołano do istnienia Zachodni Instytut Reformy Zdrowotnej. 10 lat później, w 1876 roku, 24-letni doktor John Hervey Kellogg został kierownikiem medycznym tego ośrodka. Kellogg zmienił jego nazwę na Battle Creek Sanatorium. Kim był dr John Hervey Kellogg? Ukończył najlepsze uczelnie medyczne owego czasu w Stanach Zjednoczonych. Jego studia wsparł finansowo James White, mąż Ellen White, sumą $1000. Jak na owe czasy była to bardzo duża kwota. By zdobyć wiedzę wykraczającą poza podstawowy program nauczania, pobierał dodatkowe płatne lekcje u swoich profesorów. Odbywał podróże do Europy, gdzie praktykował u najlepszych lekarzy. Czytał czasopisma medyczne w kilku językach. Napisał ponad 50 książek, kilka z nich to duże tomy medyczne. Wygłaszał odczyty na temat najnowszych odkryć medycznych. Wyśmienicie operował. Wynalazł wiele urządzeń i instrumentów medycznych, z których sporo nadal jest w powszechnym użyciu. Wymyślił płatki kukurydziane, granole, masło orzechowe i inne produkty spożywcze. Jego brat stał się milionerem, produkując jego żywnościowe wynalazki. W 1895 roku dr Kellogg utworzył Amerykańską Szkołę Medyczną, misyjną. Była to pierwsza adwentystyczna uczelnia kształcąca lekarzy. Uczestniczył w powołaniu do istnienia przynajmniej 27 sanatoriów w różnych krajach. Misyjne kliniki i szpitale torowały drogę dla ewangelizacyjnej działalności Kościoła w wielu krajach. Adwentystyczni lekarze stali się jednymi z najlepszych na świecie. Udzielał konsultacji rządowi Stanów Zjednoczonych w sprawie odżywiania się uczestników wypraw polarnych. Gdy w 1902 roku Battle Creek Sanatorium spłonęło, dr Kellogg je odbudował. Na początku XX wieku jego sanatorium było najpopularniejsze na świecie. Leczyli się w nim najsławniejsi i najbogatsi ludzie tego świata. Były tam gwiazdy, byli tam przemysłowcy, prezydenci, no i inne ważne figury owych czasów. Doktor John Hervey Kellogg był jednym z najwybitniejszych lekarzy świata na początku XX wieku. Był zdolnym administratorem
i energicznym działaczem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na polu misji i zdrowia. I teraz powiem wam sekret, dzięki któremu zawdzięczał swoje sukcesy. Otóż dr Kellogg swój sukces zawdzięczał pismom Ellen White. Na ich podstawie oceniał najnowsze trendy w medycynie. Jeśli były one zgodne z jej pismami, przyjmował je, rozwijał. Jeśli nie, odrzucał. Wyszedł z założenia, że jeśli Ellen White jest przedstawicielem Boga, to, co pisze na temat zdrowia, pochodzi od samego Boga i trzeba pójść ścieżką wytyczoną przez jej pisma. Ale w latach 90. XIX wieku dr Kellogg popadł w herezję zwaną panteizmem. Czym jest panteizm? Jest to pogląd religijno-filozoficzny, utożsamiający Boga z przyrodą. Panteizm jest sprzeczny z teizmem, czyli wiarą w osobowego Boga. Była to dla Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego bardzo niebezpieczna filozofia. Wielu badaczy religijno-filozoficznych zwraca uwagę na to, że panteizm był często etapem przejścia z teizmu do ateizmu i materializmu. Doktor Kellogg i jego zwolennicy nauczali, że wszystko jest Bogiem. Bóg jest w całej przyrodzie. Bóg jest obecny fizycznie w sercach ludzi, w ich ciałach. Ellet Wagoner, zwolennik poglądów doktora Kelloga, nauczał, że każdy oddech człowieka, cytuję, jest bezpośrednim tchnieniem Boga w jego nozdrza. Inni twierdzili, że, cytuję, człowiek musi szukać swojego Boga w sobie. Bóg jest w roślinach i zwierzętach, w powietrzu i wodzie. Bóg to grawitacja, światło słońca. Bóg jest w pokarmach, napojach i chlebie. Doktor Kellogg oświadczył, cytuję, to nie rzeczy, które jemy, są dobre, ale Bóg, którego kosztujemy. Wagoner uczył, że chleb, cytuję, jest to jego ciało, a przyjmując jego ciało, przyjmujemy życie. Nie istnieje żadna, cytuję, wielka istota zasiadająca na tronie w niebie. To ludzie, ograniczeni intelektualnie, wymyślili osobowego Boga na potrzeby swoich prostych umysłów. Bóg to moc, to siła, ale nie istota osobowa. Doktor Kellogg stwierdził, cytuję, ta siła, która podtrzymuje istnienie wszystkich rzeczy, to nic innego jak sam Bóg. Życie każdej żywej istoty jest przejawem rzeczywistej obecności Boga w tejże istocie. Nie ma nieba ani świątyni w niebie. Nie ma oczyszczenia świątyni ani orędowniczej służby Chrystusa Pana. Niebo jest w ludzkich sercach, w których mieszka Bóg, a oczyszczenie świątyni to oczyszczenie ludzkich serc. Battle Creek Sanatorium,
doktora Johna Herveya Kelloga spłonęło doszczętnie 18 lutego 1902 roku. Doktor Kellogg napisał wtedy książkę pod tytułem Żywa świątynia, w której zawarł swoją panteistyczną teologię. Zaproponował, aby z zysku uzyskanego ze sprzedaży książki pokryć koszty odbudowy sanatorium. Chociaż książka napotkała na bardzo ostrą krytykę, doktor Kellogg nie zgodził się na żadne jej poprawki. Książkę Żywa świątynia miało wydrukować wydawnictwo Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Review and Herald. I wtedy Bóg dokonał swojej interwencji. 30 grudnia 1902 roku wydawnictwo Review and Herald spaliło się doszczętnie wraz z matrycami drukarskimi i niedokończonymi egzemplarzami Żywej Świątyni. Czyli popatrzcie, Beetle Creek Sanatorium doktora Johna Kelloga spaliło się w lutym 1902 roku, a wydawnictwo Review and Herald spaliło się w grudniu tego samego roku. Wtedy doktor Kellogg wydał książkę w innej drukarni. Na skutek tego doszło w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego do kryzysu. Wyznawcy podzielili się na dwa obozy i wydawało się, że panteistyczna teologia doktora Kelloga odniesie zwycięstwo. Oczywiście przez cały czas sporu oficjalni przedstawiciele Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego prowadzili z doktorem Kellogiem i jego zwolennikami dialog. Doktor Kellogg i jego zwolennicy otrzymali możliwość wyjaśnienia swoich poglądów na wszystkich szczeblach organizacyjnych Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Mogli omówić swoje poglądy z najróżniejszymi przedstawicielami Kościoła, przedstawić na posiedzeniach Instytutu Kaznodziejskiego. Rozpatrywano je na sesjach Generalnej Konferencji. W 1901 roku do Beetle Creek przybył adwentystyczny misjonarz z Indii, Spicer. Gdy spotkał adwentystów wyznających panteizm doktora Kelloga, zdumiony stwierdził, że są to doktryny hinduizmu. Spicer wtedy oświadczył, cytuję, jak to możliwe, że wybitne postacie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego głoszą pogańską filozofię. Spicer złożył wizytę doktorowi Kellogowi, podczas której wykazał mu zbieżność jego poglądów z doktrynami hinduizmu. Lecz Kellogg nie przyjął uwag Spicera. W spór włączyła się siostra Ellen White. Napisała wiele listów z Australii do przywódców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Pod wpływem Bożego objawienia siostra White zawarła w nich ostrą krytykę i potępienie panteizmu Kelloga. Między innymi napisała ona na przykład, że poglądy doktora Kelloga są, cytuję, nicością, niedoskonałym, nieprawdziwym, szatańskimi głębinami, śladem węża,
godzą w samego Pana Boga. Napisała, że ci, którzy przyjęli jego poglądy, cytuję, dają posług duchom zwodniczym i naukom diabelskim, odchodząc od wiary, którą zachowywali jako świętą przez minione 50 lat. Ellen White napisała, cytuję, Boże, uchowaj, by ta opinia miała przeważyć. Nie potrzebujemy mistycyzmu przedłożonego w tej książce. Jej autor idzie błędną drogą. Utracił z oczu szczególne prawdy przeznaczone na obecny czas. Nie wie, dokąd zmierza. Kolejny cytat siostry White. Nie potrzebujemy mistycyzmu, którego pełna jest ta książka. Ci, którzy głoszą te wymysły, wkrótce dojdą do takiego stanu, iż sam wróg będzie do nich przemawiał, odwodząc ich od Boga. Dzięki pismom siostry Ellen White kryzys został zażegnany, a Kościół Adwentystów Dnia Siódmego powrócił do starych biblijnych prawd. Ellen White pisała żarliwe listy do doktora Kelloga, ale on niestety odrzucił jej ostrzeżenia. Doktor Kellogg ostatecznie w 1903 roku odszedł od Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, brnąc dalej w herezję. Zaakceptował rozwijającą się wtedy teorię ewolucji Karola Darwina i zaprzeczał podstawowym prawdom Biblii. Ellen White podjęła również wysiłek ratowania Wagonera, Jonesa, zwolenników doktora Kelloga. Napisała do nich listy, lecz oni także odrzucili jej rady. Wagoner porzucił wiele adwentystycznych zasad wiary i w końcu odszedł od Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Jones także odszedł od Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i stał się jego zagorzałym wrogiem. Wielu jednak opamiętało się i wróciło na ścieżkę Bożej prawdy. Takie osoby jak Prescott, Paulson i inni zwolennicy doktora Kelloga przyjęli ostrzeżenia siostry White jako służebnicy pańskiej i oddali się służbie Bogu w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego do końca życia. I teraz chciałbym razem z wami przestudiować świadectwo pism ducha proroctwa o naturze Boga w kontekście właśnie panteizmu. Może się nam to wydawać trochę nudne, ale moi drodzy, nieraz trzeba się taką tematyką zająć. Ona też jest potrzebna. Musimy coś na ten temat wiedzieć. W 1899 roku siostra White napisała: Przyroda nie jest i nigdy nie była Bogiem. Myślę, że cytat sam w sobie zrozumiały. W tymże samym roku napisała, tak jak widzimy to na ekranie, trzeba, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że Duch Święty, będący tak samo osobą, jak jest Bóg osobą, przebywa na naszej ziemi. Popatrzcie, piękny cytat. Duch Święty, będący tak samo osobą, jak jest Bóg osobą. A więc ona przedstawia Ducha Świętego jako istotę osobową, podobnie jak Boga Ojca. W 1900 roku, jak widzimy na ekranie, napisała,
Chrystus jest istotą istniejącą sama przez się. Jest Synem Bożym, który istniał wiecznie, a więc jest istotą przedwieczną. Mówiąc o swym istnieniu, Chrystus kieruje umysł ku stuleciom ginącym w pomroce dziejów, ku niepamiętnym czasom. Zapewnia nas, że nie było nigdy takiego czasu, w którym by nie zostawał w ścisłej łączności z wiecznym Bogiem. A więc w tym cytacie Ellen White podkreśla co? Wieczność Jezusa Chrystusa jako istoty, boskiej istoty, która nie ma swego początku. W 1901 roku Ellen White napisała: osoby boskie, Bóg, Chrystus i Duch Święty uzbroją uczniów i wyposażą większe zasoby energii, niż je posiada zwykły śmiertelnik, aby wraz z nimi rozwijać dzieło swe i przekonywać świat pogrążony w grzechu. Tutaj w kontekście misji ewangelizacyjnej Kościoła Ellen White wymienia osoby boskie, czyli boską osobę Boga Ojca, boską osobę Jezusa Chrystusa i boską osobę Ducha Świętego. Popatrzmy na kolejny cytat wyświetlony na ekranie. W 1903 roku Ellen White napisała: Pan Jezus nie przedstawił Boga jako esencji przenikającej przyrodę, ale jako istotę osobową. Chrześcijanie powinni pamiętać, że Bóg ma osobowość tak samo prawdziwie jak Chrystus. W 1905 roku napisała dość dużo na temat Ojca, Syna i Ducha Świętego. Pierwszy cytat, który widzimy na ekranie z 1905 roku, brzmi: obowiązkiem naszym jest współpracować z trzema najwyższymi mocami nieba, z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Moce te będą działać za pośrednictwem naszym, czyniąc z nas współpracowników Boga. I tutaj Ellen White używa liczebnika, prawda, trzy najwyższe moce. Ojciec, Syn i Duch Święty. W 1905 roku napisała też, i to już wybitnie pod adresem Kelloga: otrzymałam zlecenie powiedzieć wam następujące ważne sentymenty i odczucia ludzi, poszukujących nowych wyobrażeń i tajemniczej wiedzy. Nie są odczuciami godnymi zaufania. Oto jakie wyobrażenia głosi się i rozpowszechnia. Ojciec jest światłem niewidzialnym. Syn jest światłem wcielonym. Duch jest światłem rozlanym. Ojciec jest podobny do dżdżu, do niewidzialnej pary. Syn jest podobny do dżdżu zebranego w formie piękna, a Duch jest podobny do dżdżu spadłego na miejsce życia. I jeszcze inne wyobrażenia. Ojciec podobny jest do niewidzialnej pary, Syn do chmury, a Duch jest jak deszcz, który spadł
i działa swoją odświeżającą mocą. Wszystkie te spirytystyczne wyobrażenia, pisze Ellen White, są po prostu nicością. Są nieudolne, nieprawdziwe. Osłabiają i pomniejszają majestat, z którym żadne ziemskie podobieństwa nie mogą być zestawione ani porównane. Nie można porównywać Boga z rzeczami będącymi dziełem rąk Jego. Są to tylko rzeczy ziemskie, rzeczy znajdujące się pod klątwą Bożą wskutek grzechów popełnionych przez człowieka. Nie można Ojca opisywać za pomocą rzeczy ziemskich. Ojciec jest zupełnością bóstwa w swej istocie i jako taki jest niewidzialny dla wzroku śmiertelników. Syn jest zupełnością bóstwa objawionego. Słowo Boże stwierdza, że Jezus jest wyobrażeniem osoby Ojca. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tutaj została ukazana osobowość Ojca. I dalej Ellen White pisze, pocieszycielem, którego Chrystus obiecał posłać po swym wniebowstąpieniu do nieba, jest Duch w całej pełni bóstwa, manifestujący moc łaski Bożej wszystkim, którzy przyjmują Chrystusa i wierzą w Niego jako w swego osobistego Zbawiciela. Tutaj Ellen White użyła ciekawego zwrotu. W całej pełni bóstwa. Ale to, co teraz przeczytamy, dla wielu może być szokujące, ale tak rzeczywiście ona napisała. Są trzy żywe osoby Trójcy. Tutaj dosłownie w języku angielskim jest użyte słowo trio, ale ja osobiście między słowem trio czy Trójca nie widzę zbytniej różnicy. W imieniu trzech wielkich potęg, Ojca, Syna i Ducha Świętego, ci, którzy przyjmują Chrystusa w żywej wierze, dostępują chrztu. Otóż moce te będą współdziałać i współpracować z okazującymi im posłuszeństwo poddanymi nieba w ich wysiłkach zmierzających do tego, aby mogli zacząć żyć nowym życiem w Chrystusie. Popatrzmy. Antytrynitarze twierdzą, że nigdzie w Piśmie Świętym nie występuje słowo Trójca. Oczywiście jest to prawdą, ale przecież my słowo Trójca używamy jako techniczny termin teologiczny na określenie jakiegoś zagadnienia dotyczącego natury bóstwa. Łatwiej nam jest powiedzieć Trójca i wiemy wszyscy, o co chodzi, niż używać zdania, załóżmy, nauka o naturze bóstwa objawionego w Biblii i w działaniu, w historii świata, w trzech osobach, osobie Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Mówimy Trójca i wiadomo, o co chodzi. I tutaj siostra White pisze wyraźnie, trio, Trójca, trzy wielkie potęgi, Ojciec, Syn i Duch Święty. Popatrzmy na cytat, czy na cytaty z 1906 roku. Ellen White napisała, gdy Słowo Boże mówi o człowieczeństwie Chrystusa, w czasie Jego pobytu na ziemi wypowiada się również zdecydowanie na temat Jego praistnienia. Słowo istniało jako byt boski,
jako wieczny Syn Boży, pozostający w związku jedności z Ojcem, od czasów odwiecznych był On pośrednikiem przymierza. Był tym, w którym wszystkie narody ziemi, zarówno Żydzi, jak i poganie, miały znaleźć dla siebie błogosławieństwo pod warunkiem uznania Go. Słowo było u Boga i Bogiem było ono Słowo. Zanim stworzeni zostali aniołowie i ludzie, Słowo było u Boga i Bogiem było ono Słowo. A więc tutaj Ellen White bardzo mocno podkreśla wieczność i boskość Jezusa Chrystusa. Potem pisze na temat Ducha Świętego, przeczytajmy sobie. Duch Święty jest osobą, ponieważ poświadcza naszemu Duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Gdy pojawia się ten świadek, przynosi on ze sobą swe własne dowody. Duch Święty posiada osobowość, gdyż w przeciwnym razie nie mógłby poświadczyć naszemu Duchowi tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Musi być również osobą boską, ponieważ w przeciwnym razie nie wyjawiałby nam tajemnic, które kryją się w umyśle Bożym. Bo cóż człowiek wie o rzeczach ludzkich, z wyjątkiem ducha ludzkiego, który jest w nim? Tak i o rzeczach Bożych żaden człowiek nic nie wie, ale tylko Duch Boży. A więc znowu bardzo zdecydowanie siostra White podkreśla osobowość i boskość Ducha Świętego. No i w zasadzie to koniec cytatów Ellen White podczas dzisiejszego rozważania. Ale ja na przykład osobiście zauważam, że w kontekście sporu z panteizmem doktora Kelloga Ellen White nie tylko mocno zaakcentowała osobowość Ojca i Syna, ale i Ducha Świętego. I sobie tak myślę, że obecne błędne, antytrynitarne poglądy uczące, że Duch Święty nie jest osobą, lecz emanacją Boga, Jego energią, mocą, mają jakie podłoże? Panteistyczne. Tak, panteistyczne. Poza tym zauważamy, że w swoich pismach siostra White użyła w odniesieniu do boskich osób Ojca, Syna i Ducha Świętego określeń trójca, trio, trzy. W okresie sporu doktora Kelloga z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego i w latach następnych poparcie Ellen White dla biblijnej doktryny o Trójcy Świętej stało się oczywiste. W tym czasie redaktorem naczelnym Review and Herald, najbardziej wpływowego czasopisma kościelnego, był brat Wilcox. Siostra White wyznaczyła go jednym z pierwszych pięciu powierników do nadzorowania jej całego dorobku pisarskiego. W 1913 roku w kolejnym numerze Review and Herald, zaraz za artykułem Ellen White, brat Wilcox umieścił artykuł na temat fundamentalnych zasad wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. I on się zaczyna mniej więcej tak. Tutaj cytat oczywiście. Adwentyści Dnia Siódmego wierzą, po pierwsze, w boską Trójcę,
Trójca ta składa się z wiecznego Ojca, Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, trzeciej osoby bóstwa. Ellen White nie wniosła do tego żadnych zastrzeżeń. W pełni zaakceptowała ten punkt wiary. I tak doszliśmy do końca naszego rozważania. Osobom, które chciałyby uzyskać wydruk materiału dzisiejszego rozważania, polecam, aby weszły na stronę internetową YouTube Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska i po prostu drogą elektroniczną, mailową poprosiły o wysłanie im także drogą mailową, elektroniczną wydruku tego, co dzisiaj przedstawiłem. Pomoże to niektórym o wiele lepiej zrozumieć ten temat. Również w wydruku tym są przedstawione przypisy i bibliografia, skąd czerpałem materiał, który dzisiaj przedstawiłem. Dziękuję wszystkim za uwagę i pragnąłbym, aby każdy człowiek rozumiał na tyle, na ile można, naturę Boga w sposób prawidłowy. Aby żeby na tym tle nie było żadnych rozdźwięków, żadnych sporów, kłótni, niesnasek. Życzę wszystkim wielu Bożych błogosławieństw i do usłyszenia, zobaczenia kolejnym razem. Będę chciał następnym razem mówić o kwestii osobowości Ducha Świętego. Serdecznie zapraszam. Amen.